Dzień dobry. Dzień dobry. Zaczynamy rozmawiać o powstaniu w Lagru Sobibor z przewodniczącym Forum Koalicji Pomocnej Dłoni, doktorem medycyny, biznesmenem Andrzejem Gonciarowskim. Pan Andrzej, wiemy, że 14 października w województwie lublińskim będzie otworzony memorialny muzeum pamięci powstania żydowskiego w Lagru Sobibór. Co teraz o tym można zasłyszeć w Rzeczypospolitej? No, będzie to bardzo dobry moment do otworzenia tego pomnika, aczkolwiek z tego co czytałem, główny projekt będzie oddany dopiero w sierpniu 2019 roku. Tak. Ponieważ teraz jest rocznica 75-lecia powstania, w związku z tym jest to okazja, żeby zainicjować ten pierwszy krok. Wiemy, że pierwsza inicjatywa była jeszcze z lat 60. Było otworzono taki niewielki muzeum. Teraz to jest filiałem Muzea Państwowego Lublińskiego. Dlaczego musimy wszyscy czekać od lat 60. do dzisiaj? Historia Polski jest na przestrzeni lat bardzo złożona. W latach 60. były opcje inne polityczne. To był okres komunizmu. W 65. oddano 66. pierwszy pomnik, a później w 68. wydalono wszystkich Żydów z Polski. Później, tak. I później się nic nie działo, aż do przyjścia nowej władzy, czyli Wałęsy, do zmiany opcji politycznej. I wtedy miano bardzo dobre chęci, dlatego że pierwszą wizytę Wałęsa, Lech Wałęsa, prezydent, wykonał do Jerozolimy. Czyli tak, jak gdyby... Pamiętam. Tak. No i zaczęto coś robić, ale nie było jeszcze pieniędzy. Natomiast ostatnio Polska ma dostęp do miliardów dolarów z Unii Europejskiej i właśnie w ramach programów zachowania pamięci historii może w bardzo szeroki sposób te pieniądze wykorzystywać i właśnie to jest ten jak gdyby trzeci etap. Wiemy, że ten Lager Sobibór funkcjonował od Brzeźnia 42. 42, tak? Do końca 43. Tak. My wiemy, że było tam, nie wiem, nie pamiętam cyfry tej zagłady, ćwierć milionu. Wiem, że Instytut Yad Vashem w Jerozolimie zajmuje już się od lat tym, żeby było wiadomo nam wszyscy nazwiska, wszystkie imiona, czy w dzisiejszej Polsce jest instytucji, które by tym się zajmowały. No więc tak, jeżeli chodzi o szukanie imion i nazwisk osób, które żydowskiego pochodzenia zginęły w czasie wojny, jest wiele instytucji, fundacji regionalnych, bo wiadomo było na przykład przed wojną, kto żył w Łodzi, a potem po wojnie kogo nie było. Natomiast mało jest informacji źródłowych na temat, do jakich obozów wysyłali, bo w tym czasie Polska była krajem okupowanym i tym się zajmowali Niemcy. I paradoks polega na tym, że Polska bardzo często wie tylko tyle,
co dostaje z archiwów niemieckich. I bywały takie przypadki, że Niemcy przekazywali do instytucji polskich ewidencje, bo Niemcy bardzo skrupulatnie ewidencjonowali nazwiska i fakty. Z tym, że jeżeli chodzi o Sobibór, to jak wiemy, zrównano go z ziemią po ucieczce i w związku z tym te akta znowuż były gdzie indziej i nie było ich na miejscu, tak jak w innych przypadkach innych obozów, że się coś tam zachowało. Także jest to złożona sytuacja i to bardziej zależy od Niemców, bo Polacy nie uczestniczyli w mordowaniu Żydów w Sobiborze. W związku z tym nie mają żadnych informacji na ten temat. Pamiętamy to dyskusją o polskie obozy. Byłem na jubileuszu w Krakowie po zwolnieniu Auschwitz-Birkenau, Oświęcimia, i czytałem w magazynach europejskich polskie obozy. Wiem, że mieliśmy teraz dyskusję o tym nowym zakonie o Instytucie Pamięci Narodowej. Już ta dyskusja już cicho po niej, ale wiemy, że interes do obozu koncentracyjnego, do obozu zagłady w Sobibór ostatnim czasem, ja nie wiem jak to powiedzieć, dlaczego jest takim interesującym powstanie żydowskie na czele z oficerem Armii Czerwonej Aleksandrem Pieczerskim. Mi się wydaje, że w Polsce proces zachowania pamięci odbywa się etapami. Na samym początku głównym projektem był Auschwitz-Birkenau. Tak. Największy. Tak, największy. Później zajmowano się innymi. Ja pamiętam, jak moi przyjaciele realizowali projekt w Bełżcu. To był zupełnie zapomniany temat. Tam był las, nikt się tym nie interesował. Obozy koncentracyjne, czy inaczej, obozy zagłady, kiedyś to była Polska w innym kształcie, miała inne granice. One były w środku Polski. Po II wojnie światowej, kiedy granice się zmieniły, Sobibór jest 3 km od granicy z Ukrainą. Więc z punktu widzenia, jak gdyby, interesu jest na głębokiej prowincji, gdzieś tam w lesie, gdzieś tam z boku. I po prostu przyszedł teraz czas, żeby do tego wrócić. I dlatego jest zainteresowany. Ale już nie ma Kresów Wschodnich. Nie ma, nie, ale chodzi o to, że te zapomniane obozy, tak, po prostu jeden po drugim są zagospodarowywane. Ja mieszkam we Wrocławskim, to są ziemie zachodnie, i obok mojego miasta, gdzie się urodziłem, jest Gross-Rosen. To ja pamiętam, że na Gross-Rosen przeznaczono budżet 50-60 milionów złotych. To jest 50 milionów szekli. Złotych i szekel to jest to samo. Więc bardzo dużo zależy od władz lokalnych. Tak. Więc Wałbrzych, Wrocławskie podeszły do tego Śląsk. Od samego Śląsk. Natomiast Lubelskie i Małopolska, tam było tyle miejsc zagłady, bo tam największa ilość Żydów mieszkała i tam była największa ilość małych, dużych ośrodków. W związku z tym to się musi odbywać etapami. I teraz przyszedł czas na 1200 lagrów niemieckich. Tak. Z tym, że to były obozy pracy, które były podpięte pod przemysł. Bo zaczęło się od tego, że przemysł chciał niewolników, których zabijał nadmiarem pracy i niedożywieniem. Natomiast po konferencji w Wannsee 20 stycznia 1942 roku tak, zaczęto eksperymentować. I to właśnie były te trzy obozy. I nie wiedziano jeszcze, jak zabijać Żydów, żeby to było najbardziej efektywnie. Dopiero w Auschwitz zastosowano cyklon. W Sobiborze spaliny od silników diesla.
Więc oni jak gdyby się uczyli, jak mordować jak najwięcej, jak najszybciej na Sobiborze, w Treblince i w Bełżcu. I dlatego te obozy są takie inne. I później w Majdanku. Tak. Majdanek był później, w 1944 chyba. Wiemy, że w Instytutu w Jerozolimie, w Yad Vashem, zapisano do tych skryżalu, zapisano 6863 Polacy. Sprawiedliwy wśród narodów świata. Czy jest wśród tych ludzi ty, co byli związani z uciekaczami z Sobibor? Ja bym najpierw chciał wrócić do cyfry 6 tysięcy Polaków, którzy są w Yad Vashem. Ja kiedyś rozmawiałem z przyjaciółmi, którzy przeżyli Holokaust Polski. Dzisiaj są w Izraelu, wypędzeni w 1968, pracują w bezpieczeństwie, w Mossadzie, w Szabaku. Więc zadałem im pytanie, jak to jest z tą cyfrą. Więc po wojnie przeżyło 250 tysięcy polskich Żydów, z czego 200 tysięcy Kresy, Syberia, po stronie radzieckiej. Tak, armia Andersa. Tak, a 50 tysięcy czynnie w Polsce. Teraz oni przeżyli, bo byli w lesie, bo gdzieś się schowali, albo schowali ich Polacy. I obliczono chyba w Yad Vashem, że to musiała być konspiracja, żeby ocalić życie jednego Żyda, potrzebna była konspiracja 7 ludzi. Więc jeżeli mamy 50 tysięcy czynnie ocalonych razy 7, to już jest 350 tysięcy sprawiedliwych. A teraz ile próbowano uratować, a się nie udało, bo sąsiad doniósł na gestapo i zabili i Polaków, i Żydów, bo Polska była jedynym krajem w Europie, w którym za ratowanie Żydów groziła kara śmierci i tego, co ratował całej rodziny. Ja to obliczam, że to jest 5 razy więcej, że 5 razy więcej osób próbowało, więc mamy około 1,5 miliona ludzi w Polsce sprawiedliwych, którzy powinni być nazwani sprawiedliwi. Teraz później nie było kontaktów polsko-izraelskich, dlatego że Polska była w sowieckim bloku i kontaktów w ogóle nie było. W warszawskim bloku. Tak. No i nie było możliwości, żeby ludzie przyszli i powiedzieli. Ja powiem przykład z własnej rodziny, że myślałem, że mój teść jest taki antyizraelsko-antysemicki, bo jest z Lubelskiego, jest właśnie koło tych terenów. Wychodniacy. I jak on zobaczył, co my robimy z Bożeną, to mówi, o, ja pamiętam jako małe dziecko, że mój tata był stolarzem i zrobił całe podziemia i myśmy ukryli 20 Żydów. No to ja mówię, no to się dopiero teraz dowiaduję pod koniec życia, że on, jego rodzina, w tej wsi, w której mieszkali, jakaś tam mała wioska, uratowali 20 osób i nawet się do tego nie przyznawał całe życie. Także tych ludzi jest więcej, ale nie było możliwości, żeby w jakiś sposób oni się ujawnili, a później też wielu ludzi nie chciało, bo to była też polsko-polska wojna. Sąsiedzi donosili na sąsiadów. Tak, o Polsce podziemnej. Tak. I to się wszystko razem nałożyło, że ludzie w ogóle uratowali fajnie, ale woleli o tym w ogóle nie mówić. Także te 6 tysięcy to jest naprawdę symboliczna cyfra, jeżeli chodzi o Polskę. 7 tysięcy. Ich było miliony i o tym, gdyby tylko było 6 tysięcy, to by nie można było ratować 50 tysięcy Żydów. Tak, wiemy, że Polska była jedynym krajem w Europie, gdzie była taka organizacja dla ratowania Żydów, Żegota. No i nie tylko to, dlatego że na przykład znamy nazwisko Witold Pilecki. Tak. To on założył Auschwitz. Tak, tak, założył organizację. Jak to się nazywało? Związek Obrony, Wojskową Organizację w Oświęcimiu. Tak. Potem jego raport i raport Jana Karskiego dotarł jako pierwszy w ogóle
Do Londynu i do Waszyngtonu. Do Waszyngtonu, bo nikt nie wiedział, co się dzieje na ziemiach Polski z Żydami. Oni pierwsi byli, którzy dali rządowi polskiemu i to się zaczęło o tym mówić. Także to była walka i co więcej, antysemityzm, ale to byli polscy obywatele i większość ludzi w Polsce traktowała ich jak Polaków. Tak. I oni byli Polakami. I w związku z tym to była walka zbrojna, tylko nie wiadomo było, co robić, jak się organizować. Dzisiaj bardzo popularny w Rosji nakręcony nowy film o Sobiborze, a sprzed lat ja pamiętam o filmie amerykańskim. Co pan na to? Czy musi ta prawda historyczna być w takim filmu, lub może być to romantyczno-literaturny taki? Na szczęście ci, którzy uciekli z Sobiboru, tak, i z Treblinki, oni bardzo dużo na ten temat mówili. Ja czytałem wiele, słyszałem wiele wykładów, Bloch się nazywa, tak? Po polsku. On mówił czystą polszczyzną, więc po pierwsze ta historia była pokazana jak gdyby ich oczami. Natomiast różnica w filmie, który powstał w Wielkiej Brytanii, bo to była dla CBS-u i potem amerykańska stacja to wzięła, to oni to chyba zrobili w 1987 roku. Czyli jeszcze przed, jak my to mówimy, pirystrojką, czyli żelazna kurtyna, więc ta optyka była inna. To było takie romantyczne, to było tak jak doktor Żiwago, prawda? Natomiast ten film rosyjski uważam, że był zrobiony w duchu zrozumienia głównego aktora, który był Rosjaninem. Czyli jeżeli Rosjanie robią film o Rosjanach... Ale Żydem rosyjskim. Tak, ale on miał duszę. On mówił po rosyjsku, on myślał po rosyjsku. On był żołnierzem w armii radzieckiej. Oficerem. W związku z tym mi się wydaje, że emocjonalny ładunek tego filmu plus technologia, plus technika kręcenia, no ten film zrobiony przez Rosjan jest naprawdę niesamowitym dziełem. Ależ przed tym, jak tych 5 oficerów Armii Czerwonej przyjechali do Sobiboru, już mieli tam organizację podziemną. Tak, tam była organizacja i szef Judenratu, ale oni nie byli wojskowymi, tak, to byli cywile. Natomiast jak przyjechał oficer, Napoleon powiedział, może to nie jest adekwatnie, jeżeli chodzi o słowa, ale armia baranów dowodzona przez lwa zawsze lepsza niż armia lwów dowodzona przez barana. Tak. I mi się wydaje, że tu to zafunkcjonowało, bo właśnie ten rosyjski oficer wiedział, że, i on to powiedział, że przez zaskoczenie osiągniemy 80% skuteczności. Czyli nawet ci Niemcy, którzy byli lwami, mieli karabiny maszynowe, logistycznie nie przewidzieli tego. I skutek był taki, że po ucieczce szef SS wpadł w furię i w ogóle kazał zlikwidować ten obóz. Czyli cel został zamierzony. Zlikwidowano obóz przez tą ucieczkę. Żeby nie było śladów tego. Tak. Tak. Bo to była hańba dla nich. I uwaga nasza trochę spóźniona. Już my po milenium, ależ Nigdy więcej. Nigdy więcej, tak jest. I dlatego mi się wydaje, że teraz im później się będzie następne projekty robiło, tak, tym będą ważniejsze, bo nowe pokolenie będzie mogło w jeszcze lepszy sposób zapoznać się z tym, co było kiedyś. I to jest chyba najważniejsze. Dziękuję bardzo panu. Dziękuję bardzo. Dziękuję.